Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nadajemy, zaczynamy z balkonu. Nie wiem, jak to się dalej potoczy. Na razie nigdzie nie planuję wychodzić. Dzisiaj cały dzień siedzę w domu. Wszyscy zresztą siedzą w domu. Kapelusz siedzi u siebie, małpy u siebie. No generalnie jest taka atmosfera, żeby siedzieć na miejscu i się nigdzie niepotrzebnie nie przemieszczać. Pode mną chińska budowa, macie przynajmniej okazję zobaczyć, jak wygląda budowa w Chinach. Plac jest opustoszały oczywiście, robotników nie ma. Ponoć jutro co niektóre firmy mają rozpocząć pracę, zobaczymy, jak to będzie. Przepraszam, dzisiaj mamy sobotę, czyli nie jutro, a pojutrze. Czas pokaże, ale ja tego nie widzę. Ja tego nie widzę po ruchach tutaj, nie ma żadnych przygotowań. Firmy na pewno nie ruszą. Myślę, że najwcześniej to w marcu będzie jakiś rozruch. Idę, siadam do komputera, chciałem w ogóle sobie kupić kilka rzeczy tutaj na chińskim odpowiedniku Allegro, czyli portalu Taobao, ale dowiedziałem się, że kurierzy są tak zawaleni paczkami, tylu ich nie ma w pracy, że musiałbym czekać tyle czasu, że nie zdążę przed wylotem z Chin, a też jest taka możliwość, że jak wszystko w poniedziałek załatwię, to przebukuję bilet i wracam do Kambodży no o tydzień szybciej niż planowałem. Lekko się ściemnia, tak więc wychodzę jeszcze raz na balkon, efekt podświetlenia. Widzicie, flaga się wyświetla na budynku, chińska, oraz napisy Wuhan Jiao, czyli miasto Wuhan do przodu, nie daj się. Słuchajcie, zgłodniałem trochę, Kapelusz dzwonił jakieś pół godziny temu, godzinę temu. Mówiłem, że nie jestem głodny, ale teraz zgłodniałem, tak więc idę do sklepu kupić sobie jakieś orzechy, przekąski drobne. No to maska nałożona, możemy wychodzić. Chodźcie ze mną. Kurczę, tylko gdzie mam iść? W lewo, w prawo? Kiedyś to tu był ruch zawsze o tej porze, jest 9 godzina, a teraz to jest jak w Polsce, w jakimś przeciętnym mieście. Autobus gdzieś z daleka przejedzie, samochód, rowerzysta, ale już wszystko pozamykane. Autobus też prawie pusty, kamera mi przed chwilą lekko zaparowała. Taki efekt widzieliście? Nie poddajemy się, jakiś sklep znajdę na pewno. O tej porze to tutaj na tej ulicy zawsze był korek. Ciężko było przejść. Widzicie takie dwie wyrwy w płocie, tu, bo ludzie przechodzili pomiędzy tymi słupkami, to trzeba było uważać, nie wpaść pod samochód. I to później dużo nawet, nie? Nie mówię już nawet o tej godzinie, tylko później, jak się wracało, gdzieś o 12 w nocy, gdzieś tutaj z kolacji. Tam się więcej świateł świeci, może będzie jakiś sklep, zobaczymy. Byłem jeszcze w jednym sklepie, jeszcze takie sprawy zakupiłem i ta paczka biała, ta mniejsza, kosztowała 12 renminbi, to jest jakieś 7 zł, może niecałe, 6,80, a to kosztowało 4 renminbi, czyli powiedzmy jakieś tam 2,30 zł. Także możemy wracać, wystarczy prowiantu. Także ja już wróciłem, siedzę przed komputerem, zaraz Wam pokażę. Analizuję analistyk, czyli patrzę na te nasze analizy tutaj z vloga, jak to idzie. Idzie dobrze teraz, a tutaj biureczko, ogólny bałagan, jakieś fajki, zegarek oraz te orzechy. Zaczniemy od tych, zaraz je sobie tutaj do miseczki przerzucę, posilę się, a później pokażę Wam tam dalej. Jest stół chiński do parzenia herbaty. I z braku innych tematów pokażę Wam, jak się robi i parzy chińską herbatę, jak to wszystko wygląda, taki mały rytuał zrobię samodzielnie. No kurczę, dużo tego nie ma za ponad 6 zł. To są jeszcze łupiny, łuski, które trzeba będzie obrać. Słuchajcie, orzechy zjedzone, teraz Wam pokażę, jak się parzy chińską herbatę i jak wyglądają te stoły, jaka jest ich konstrukcja. Tutaj mamy na bazie normalnej ławy, nie ma w tym nic specjalnego, nie jest to jakiś tradycyjny, rzeźbiony z kamienia czy z drzewa stół, ale jest prosta ława. No i teraz tak, tutaj na tym stole jest zawsze jakieś odejście i ociekacz. Czy to będzie stół rzeźbiony, czy z kamienia, czy jakiś ładny, czy taki zwykły jak ten. Czy to będzie coś mniejszego, nastawka na stół. Musi być ociekacz, czyli tutaj jest kratka, jak będziemy parzyć, to zobaczycie, że się dużo rozlewa. No i tutaj jest odprowadzenie wężykiem do takiego wiaderka, które jest po prostu takim zbiornikiem na syf, tak? Który nam się rozleje i tak dalej. Co jakiś czas musimy te wiaderko umyć. Zaraz to tutaj nastawię, ponieważ to tak nie może być, jak będziemy parzyć. O, na co dzień to jest tak, w ten sposób. Ja to tylko wyciągnąłem, żebyście zobaczyli, na jakiej to jest zasadzie. Kolejna sprawa to tu jest zbiorniczek z wodą. Jest pompa, na niektórych stolikach jest pompa ręczna, po prostu trzeba sobie jak gruszką pompować. Tu jest woda wężykiem doprowadzona do tego oto kraniku. Dobra, no i zaraz Wam będę dalej pokazywał, muszę usiąść. No i teraz musimy sobie wpierw przygotować herbatę, liście herbaty. Tutaj pan Kapelusz ma pod stołem różne rodzaje, ma coś takiego, zielona i tutaj jest inna herbata. Nie będę teraz mówił na jaki to rodzaj, bo nie o tym mowa. Teraz po prostu bierzemy sobie herbatę, jaką tam byście nie mieli. To ona w ten sposób zapakowana, ta mi podeszła, to będę pił to. Teraz tak, odpalamy maszynę, 2 razy przyciskając i teraz odstawiamy to, nastawiamy i tu możemy lub 2 razy naciskając i trzymając i tu się woda wleje, lub automatycznie pół litra, 2 razy już nic nie muszę naciskać i mi się tutaj zaleje. Czajnik mamy już pełny, tak więc odstawiamy tą głowicę kranu, zamykamy i tutaj teraz mamy do wyboru oolong cha, czyli herbata oolong albo herbata zielona. O to chodzi, że one mają inne temperatury zalewania i tutaj nam od razu dostosuje. Ja chcę wodę mieć do 100 stopni, czyli to jest na oolong. No i tutaj mamy termometr i jak się będzie gotowało, to sukcesywnie tu się będzie temperatura podnosiła i będę widział, kontrolował temperaturę wody. Zaparzanie odbywa się w takim oto czajniczku. Tutaj mamy pojemnik z sitkiem, a tutaj mamy po prostu taki drugi pojemnik, w którym będzie herbata. Ja przed chwilą piłem, tak więc tam są jeszcze jakieś resztki. A tu jest taki ociekacz, że jak to zrobię, to sobie tutaj odstawiamy, to tam są jakieś elementy niepotrzebne. Po prostu musimy mieć drugi ociekacz. Wystarczyłoby nam, bo to jest też jakiś tam, tak jak widzicie, z dziurą wystarczyłoby. Tam powinno być sitko jeszcze. Tak to odstawić i też będzie dobrze. No i dobra. Teraz woda nam tutaj dochodzi, a my musimy tutaj w czajniczku umieścić herbatę. Generalnie są do tego pęcety, szczypce, czy jakby tego nie nazwał. Ja nie mam, nie wiem gdzie Kapelusz ma, tak więc wezmę paluchami, ale przynajmniej umyjcie ręce, jakbyście to robili w ten sposób jak ja, bo wirus szaleje i szuka ofiar. Teraz tak, no powiedzmy nałożyłem sobie taką porcyjkę, ja lubię mocniejszą, to jeszcze sobie ciutkę dorzucam, no i czekam aż mi tutaj dojdzie do tych 100 stopni. No i dobra, mamy 100, dzwonek zadzwonił, bierzemy czajnik, uwaga, żeby się nie oparzyć. Ja zawsze troszeczkę czekam, żeby mi ta woda lekko zeszła, nie bulgotała te 2-3 stopnie. No i teraz zalewamy naszą herbatę i pierwsze zalanie to jest mycie herbaty, ona nieraz może być lekko czy podpleśniała, czy mieć taki nalot, może nie spleśniała, złe słowo, czy jakieś mogą być na niej bakterie lub wirusy. I kiedy ja ją już przemyłem pierwszy raz, to cyk, biorę to i wylewam sobie tutaj na tej kratce. Po wylaniu herbata jest umyta i teraz następuje właściwe zalanie herbaty. Ja to nalewam tutaj, że tak powiem, pod menisk wypukły, aż się będzie przelewać. Tym dzióbkiem, tutaj sobie dzióbek zobaczę. O, w ten sposób. No i muszę moment odczekać, zależy tam jaką mocną chcę. Niektórzy jeszcze te czarki do picia herbaty, jak tutaj zmywają, wylewają, to też polewają tą gorącą wodą lub przynajmniej w ten sposób, żeby gorącą wodą tutaj sobie przemyć, nie? I tą samą pęcetą, o której Wam wspominałem, operują tutaj, biorą tą herbatę i wtedy mogą sobie spokojnie, to z gorącą wodą, to ja teraz tego nie dotykam, mogą sobie to manipulować, robić tak jak trzeba. Słuchajcie, no już ja już tam pierwsze parzenie to mocne jest, to ja to wyciągam tutaj do okapacza czy ociekacza. No i możemy sobie już tutaj powiedzmy to wylać i nalać herbatki. Ja to teraz przy Was robię, czy jakbym był z kimś, ale jeżeli jestem sam, to piję bezpośrednio z dzbana, bo tutaj to na dwa łyki to bym chodził cały czas, musiał dolewać, parzyć, nie? Jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedna sprawa. Tutaj widzicie, jest kolejne część urządzenia, czyli taki garnek. Garnek jak to garnek, zwykły garnek, ale on nie jest taki zwykły, bo jest tutaj tak jak czajnik z grzałką i on służy do tego, że jeżeli tutaj nagrzejemy wodę, to te wszystkie narzędzia, o których Wam wspominałem, czyli ta pęceta, te czajniczki, te czarki do picia herbaty, wyparzamy w tym, po prostu dezynfekujemy. No i tak to wygląda chińskie parzenie herbaty. Tak więc ja zabieram swoją herbatkę, biorę papieroska, idę na balkon i żegnam Was w tym epizodzie, bo nie w odcinku, cięcie i kręcimy dalej. Słuchajcie, dzień kolejny, idziemy na balkon wpierw. Nic tu się nie dzieje, tak więc będziemy kończyć ten odcinek. No nie wszystkie odcinki są ciekawe. Akurat ten zdarzył się moim zdaniem troszeczkę nudny, ale było o stole do parzenia herbaty coś innego niż zawsze. Ja dzisiaj jadę do centrum, tak więc następny odcinek powinien być ciekawy. A tymczasem zapraszam do lajkowania, subskrybowania i do następnego odcinka. Cześć!